Poniższa podwójna oś liczbowa pokazuje, że 5 sztuk awokado kosztuje 9 zł. Wczoraj w sklepie widziałem awokado w cenie 20 zł za 5 sztuk, ale może ten wykres jest gospodarczo nieaktualny, albo dotyczy na przykład jakiejś akcji promocyjnej. Zobaczmy o co tutaj chodzi z tą podwójną osią liczbową. Jeżeli na górnej osi będziemy zwiększać liczbę sztuk awokado, to na dolnej osi będzie odpowiednio zwiększać się koszt. Na przykład. 0 sztuk awokado kosztuje 0 zł. A jeżeli spojrzymy na górnej osi na 5 sztuk awokado, to kosztują one razem 9 zł. I w ten sam sposób możemy sprawdzić dowolną liczbę sztuk awokado i cenę za tę konkretną ilość. Na przykład, jeżeli spojrzymy na ten punkt na górnej osi, to odpowiada on jednej sztuce awokado. 1, 2, 3, 4, 5. I odpowiada to na osi kosztów temu punktowi, który mówi nam, Ile to jedno awokado kosztuje? Dwie sztuki awokado, ile kosztują? Żeby się dowiedzieć, patrzymy na dolną oś liczbową, i tak dalej, i tak dalej. I pytanie brzmi: Na podstawie stosunku ilości do kosztu, pokazanego na podwójnej osi liczbowej powyżej, wyznacz koszt jednej sztuki awokado. Zatrzymajcie teraz ten film i przemyślcie sprawę samodzielnie. Pamiętajcie, że te osie dotyczą tego samego zjawiska. Odpowiadają sobie nawzajem: że jeżeli zaznaczycie na górnej osi jedną sztukę owocu, to odpowiadający jej koszt znajdziemy w tym samym miejscu, w tym samym pionie na dolnej osi. Tutaj będzie koszt jednej sztuki awokado. Zatrzymajcie i spróbujcie wyznaczyć tę liczbę. Co oznacza ta kreska na dolnej osi? Możemy posłużyć się w tym zadaniu odpowiednio skonstruowanym stosunkiem. Na przykład stosunkiem liczby awokado do kosztu. Będzie on wynosił, jeżeli mam 5 sztuk awokado, to będą one kosztowały 9 zł. Czyli stosunek sztuk do złotych wynosi 5 do 9. W takim razie, jeżeli mam jedno awokado, czyli liczbę sztuk podzieliłem przez 5, żeby z pięciu otrzymać jedno awokado, to to samo muszę zrobić z kosztem. Jeżeli podzielę 9 przez 5, to będzie to 9 piątych złotych. Jedno awokado będzie kosztować 9 piątych złotego. 9 piątych złotego to raczej nie jest praktyczny sposób podawania ceny. Zamieńmy to. Na 1 i 4 piąte, czyli 1 i 8, albo jeszcze lepiej 1,80, czyli 1 zł i 80 groszy. Chodzi o to, że jeżeli spojrzymy na te dwie osie, to odpowiednik kosztowy albo cenowy jednej sztuki awokado jest tutaj 1 zł i 80 groszy. W takim razie dwie sztuki awokado będą tutaj. Musimy podwoić tę liczbę, czyli będzie to 3 zł i 60 groszy, i tak dalej, i tak dalej, aż do 9. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Poniższa podwójna oś liczbowa pokazuje, ile modeli kolejek Irena może zbudować w ciągu tygodnia. I widać, że w ciągu 0 tygodni może zbudować 0 modeli, całkiem słusznie, a w ciągu jednego tygodnia może zbudować 9 modeli kolejki. I pytanie brzmi: która tabela pokazuje tempo budowania modeli przez Irenę? Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie wskazać odpowiednią tabelę sami. No to jeszcze raz. W ciągu jednego tygodnia Irena buduje 9 modeli. W takim razie stosunek liczby tygodni do liczby modeli wynosi 1 do 9. Zobaczmy, czy spotkamy taki stosunek w którejś tabeli. Chcemy sprawdzić, czy stosunek liczby tygodni do liczby modeli będzie taki jak tu, 1 do 9. 5 do 45. To to samo co 1 do 9. Żeby przejść od 1 do 5 mogę pomnożyć razy 5, od 9 do 45 również mogę pomnożyć razy 5. Czyli ta linijka w tej tabeli jest OK. Jeszcze inaczej można to sprawdzić tak, że 45 to jest 5 razy 9. Tak jak tutaj 1 razy 9 to 9. W tej linijce 12 i 108. Tak samo 12 razy 9 to 108. Ostatnia w tej tabeli 26 i 234. 26 razy 10 to 260 i minus 26, minus 30 to 230. Zgadza się, 234. 26 razy 9 to 234. Wszystkie przypadki w tej tabeli mają taki sam stosunek liczby tygodni do liczby modeli, które Irena potrafi w czasie tych tygodni zbudować. Wszystkie te stosunki to 1 do 9. Cała ta tabela jest ok. Upewnijmy się, że druga tabela nie jest albo że jest. Zaraz zobaczymy. Stosunek tygodni do kolejek, albo raczej liczby tygodni do liczby kolejek to 9 do 1, a nie 1 do 9. Liczba modeli powinna być 9 razy większa od liczby tygodni, a tutaj liczba tygodni jest 9 razy większa od liczby modeli. Ta tabela na pewno nie odpowiada treści zadania. I jeszcze jeden, ostatni szybki przykład. Poniższa podwójna oś liczbowa pokazuje, ile śnieżek Kuba z przyjaciółmi potrafią ulepić w ciągu minuty. W 0 minut żadnej śnieżki. No i słuszne. W jedną minutę potrafią ukulać 12 śnieżek. Uzupełnij poniższą tabelę tak, żeby pokazywała tę samą informację, co osie liczbowe powyżej. I jeszcze raz zatrzymajcie to wideo i sprawdźcie sami, co trzeba w te puste miejsca wpisać. I znowu pomożemy sobie stosunkami, albo proporcjami. Albo tempem, tempem przyrostu liczebności amunicji śnieżnej w czasie. Stosunek liczby minut do liczby kulek, zbudowanych w ciągu tych minut, wynosi 1 do 12. Inaczej mówiąc, liczba śnieżek to 12 razy więcej niż liczba minut, w ciągu których te śnieżki powstają. No i w tabeli musi być tak samo. 12 śnieżek wiemy już, że powstaje w ciągu jednej minuty. 48 kul powstaje, no właśnie, w ile minut? Żeby z 12 zwiększyć produkcję do 48 sztuk, pomnożymy razy 4. I 4 razy tyle kul powstanie w 4 razy dłuższym czasie. Dla 5 minut zrobimy podobnie. Jedną minutę pomnożymy razy 5. W 5 razy dłuższym czasie, przez 5 razy więcej minut, powstanie 5 razy więcej śnieżek. Niż to, co dziewczyny i chłopaki potrafią zbudować w ciągu jednej minuty. 5 razy 12 to 60. No i gotowe. Wszystkie te stosunki w tabeli są równoważne. 1 do 12, 4 do 48 i 5 do 60. W ciągu każdych 5 minut, przyjaciele są w stanie zmontować 60 zwycięskich kul.